Siemano wszystkim, Dysydin z tej strony. Dzisiaj kolejny odcinek, taki nietypowy. Mamy dzisiaj dla was info. No i tak, zauważyliście na pewno, że na kanale zaczęło się trochę pojawiać mniej materiału. I wszystko to jest spowodowane tym, że zacząłem pracować na takie zmiany, jakie pracuję i no, mam mniej czasu na produkcję. Oczywiście, nie, żeby nie było, ja coś tam produkuję, tylko te materiały nie są dla was jeszcze widoczne. Czekają na wdrożenie, ale to w takim późniejszym okresie, wszystko przez to, że czekają na materiały, które mają jeszcze pojawić się przed nimi i dopiero cała ta seria ruszy. Coś tam mogę powiedzieć. Ciągle nie mam jakiegoś aparatu, więc nie mogę wam nakręcić czegoś na bieżąco. Tak to już na pewno by się jakiś materiał nie jeden pojawił, bo tutaj mam parę już pomysłów w główce, które muszę zrealizować. I nie ma bata, tylko po prostu chodzi o to, że nie mam sprzętu. No i takie są problemy właśnie moje. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? O, występuję, nie wiem, może znacie, może nie znacie, nie będę wymieniał tutaj oczywiście tych youtuberów. Występuję na live'ach, streamach. Ja sam jeszcze nie robię żadnych live'ów, po prostu występuję u innych, więc może mnie gdzieś tam znajdziecie, gdzieś tam będziecie słyszeć mój nick albo mój głos, więc żeby nie było po prostu, że siedzę w domu albo pracuję non stop i nic tutaj nie będę wrzucał. Jak będę mógł, to wrzucę jak najszybciej, bo to wiem, że taki przestój, to wiadomo, od razu spadek oglądalności, mniej osób będzie chciało oglądać mnie, więc musicie pozbroić się w cierpliwość, a ja muszę kogoś pomolestować, żeby zdobyć aparat i nakręcić wam materiał, no bo telefonem czy lustrzanką, ja mam cukrówkę jakąś taką, wiadomo, taką śmieszną, która działa jak działa, niby tam HD nagra, ale jakość pozostawia wiadomo jaką, bo tam wiadomo jaka jest tam soczewka i to wszystko jest bardzo sobie jakości jak dla mnie. Nie chcę takich materiałów kijowych wrzucać na YouTube'a, tak jak było to chyba z rozpakowaniem mojego tabletu, ale nie mam go pod ręką. I tam w drugiej części było widać, że ta jakość jest słaba i takich właśnie materiałów ja nie chcę wrzucać, bo to od razu są na porażkę wrzucane. No i to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!